Hej kochani, witajcie w nowym vlogu. Jest wcześnie rano, ja wyłażę i będę dzisiaj późno w domu. Ochłodziło się, więc ja mam na sobie tak, mam długie jeansy z Zary, one, ja je jesienią kupiłam. Jordany, te szare, bo w ogóle może padać. Body też Zara, kurtka H&M, pasek Gucci, torba Louis, w ogóle zapakowana dzisiaj na cały dzień, ale słuchajcie, mega pojemna, mam tu bluzę, wodę, parasol, wszystko i się mieści. Także ta torebka po prostu nie ma dna, jakieś ładowarki, jakieś takie rzeczy. No i nie wiem, czy te kurtki jeszcze są dostępne, ale świetna jest ta kurtka. Także jak coś, to Wam podlinkuję. Ja uciekam i odezwę się do Was pewnie, jak wrócę dopiero do domu. Także witajcie. No dobra, kochani. Ja już wróciłam, tu jest niespodzianka, jeszcze jest zaklejona plastrem i jeszcze, wiecie, to się musi wygoić. Jejdź. Jakie słodziaki, no nie mogę. Także słuchajcie, to jest ta niespodzianka, ja dopiero wróciłam do domu, jest chyba 16 i po prostu jestem tak głodna, że aż mi drżą ręce. Zamówiłam pizzę, ale są straszne korki i na nią czekam. O, już jest za 15. No. A ma być 15 po, ale zobaczcie to. No sztos. I później przyszły do mnie paczki, później je pootwieram. Z Lolkiem byłyśmy na spacerze. Ale coś się chmurzy i się zbiera na burzę i już zaczyna upadać, ale przestało. No serio, jestem tak głodna, że aż po prostu masakra. Tak, Loluś? Także czekamy na pizzę, czekamy na burzę, pies się trzęsie. No. Nie trzęś się, Lolek. Kochanie, nie będzie burzy. Wiesz, to tylko przez, chociaż to tak pogrzmiało, chwileczkę pokropiło. Ale no nie wiem, może i będzie z tego burza. O mamo, słuchajcie, byłam taka głodna. Oczywiście nie dostałam powiadomienia, że pan jest, a pan czekał pod furtką, ale nie tą. Musiałam do niego iść. Potem ktoś trzymał witę strasznie długo. I powiem wam, że normalnie rozważałam pierwszy raz w życiu, czy nie zacząć jeść na korytarzu. Pizzy! Byłam taka głodna i dosłownie nad blatem jem teraz. Dawno nie mam tak głodnej, nie czekałam na jedzenie. Ale pyszna ta pizza, warto było. Nic nie mówię, bo będę wam dziamać. Hej kochani, witajcie w nowym vlogu, jest mega gorąco. No tak ładnie siedziałaś w łóżeczku, chciałam cię nagrać, słuchajcie. Zobaczcie. Lola dostała od kolejnej cioci. Zobaczcie. Jaką ma tabliczkę i jest, kurczę, wygląda jak Lola. No zobaczcie, to nawet ma takie umaszczenie, no. No to o tobie. No to o tobie, idź tam usiądź. Do swojego wyrka. To o tobie, tak. To o tobie, no. Zobaczcie, tu mieszka najbardziej rozpieszczona chihuahua na świecie. Lola. No, to ty, ale słuchajcie, zobaczcie, jest identyczna, bo takie wielkie uszy i taki pyszczek. Ja tu się śmieję, że Lola coraz bardziej wygląda jak nietoperz, bo ma taką szczurzą buzię i takie wielkie uszy. Pokaż się. To jest tak ciężko uchwycić, ale w ogóle wczoraj ją ważyłam i słuchajcie, dobiłyśmy kilograma, więc w ogóle super. Tak na termomiksie ją znowu ważyłam, ale to raczej chyba dobrze waży. I wszyscy mówią, którzy tam, koleżanka, która wcześniej była, mówi, że widać, że urosła i że ma takie dłuższe łapki i w ogóle. I też taka, wiecie, taka, no widać, że już tak się przepoczwarza z takiego dzieciaka w panienkę małą, powiedz, małą panienkę, tak? No i chodzimy na spacery, jest super, zaraz znowu pójdziemy na spacer, już dzisiaj byłyśmy dwa razy, ale właśnie, słuchajcie, jest chyba 15, a ja się do Was dopiero odzywam. Tatuaż tak wygląda, jeszcze dzisiaj i jutro mam zaklejony tą, o, widzicie, to się podobno nazywa druga skóra. Zarąbiste to jest, bo to chroni, żeby, nie wiem, właśnie na przykład jakby Lola drapnęła czy coś. I powiem Wam, że tak na maksa po prostu mi sprawił radość ten tatuaż, że chodzę na niego, patrzę i w ogóle nie mogę uwierzyć, że go mam.
Naprawdę, normalnie mega i w ogóle tyle rzeczy mam wam do opowiedzenia, bo chyba ze dwa dni nie vlogowałam. No jakoś ja teraz tak cały czas mam te przerwy. W ogóle byłam przed chwilą w Lidlu i jest tak gorąco. Mam na sobie ten Bourjois Healthy Mix, ten taki a la creme, ale jakoś on mi najbardziej pasuje, bo wiecie co, wszystko mi się wydaje za ciemne na mojej buzi. Także już nie będę po niego szła, wrzucę wam linka, jak nie zapomnę. I tak, jeszcze słuchajcie, od cioci Oli dostałyśmy, słuchajcie, psychologię psa i kota. I tutaj jest właśnie o relacjach między psami i kotami, więc bardzo ciekawe, więc dziękujemy. O, więc będziemy czytać. I tutaj jeszcze wam chciałam pokazać kilka rzeczy też tak właśnie z Allegro. Zamówiłam Easy Tattoo. To jest jakiś krem do tatuaży, taki właśnie na świeże tatuaże do gojenia, ale też był tam chyba SPF i taki później jakby balsam, jak już jest zagojony tatuaż, także też to zamawiałam z Allegro, więc jak akurat potrzebujecie, to wam wrzucę linka. Tam w ogóle zaraz będzie haul z Lidla, bo właśnie wróciłam z Lidla. I słuchajcie, jeszcze właśnie chciałam wam pokazać książki, które kupiłam. I to już wczoraj zaczęłam czytać. Ho'oponopono. Nie wiem, hawajski rytuał wybaczania. Tak, Loluś. I wczoraj zaczęłam to czytać. No i to jest rytuał po prostu wybaczania, gdzie powtarzacie, jest mi przykro, proszę wybacz mi, kocham cię, dziękuję. Bardzo ciekawa jest ta książeczka, wczoraj tak do połowy przeczytałam. Dzisiaj będę czytać dalej, jak widzicie tutaj mam ołówek i sobie zaznaczam różne rzeczy, ale słuchajcie, to jest hit. Ja to widziałam, jakby cytat z tej książki widziałam na jakimś anglojęzycznym profilu i zaczęłam tego szukać i w ogóle chciałam już zamawiać z Amazona, po czym się okazało, że ej, nie wolno gryźć książek! Nie wolno gryźć książek! Że w ogóle to można dostać po polsku i jest na Allegro i to jest, słuchajcie, 48 praw władzy. Jak wykorzystać manipulację do osiągnięcia przewagi? No i brzmi to tak dosyć kontrowersyjnie i taka kontrowersyjna jest ta książka. I to jest tak, niemoralna, pouczająca lektura. 3000 lat historii władzy skondensowanych w surowej esencji 48 praw. Synteza filozofii Machiavellego, Sun Tzu, Karla von Clausewitza i innych wielkich myślicieli. Czy nam się podoba, czy nie, każde z tych praw znajduje zastosowanie w życiu, poparte taktykami królowej Elżbiety I, Henry'ego Kissingera, czy innych wpływowych postaci lub ofiar władzy, zafascynują każdego, kto jest zainteresowany przejęciem kontroli. Loluś, no poczekaj, Lolek, weź, bo mi pozaciągasz ten top, a ja go lubię. Już mi zielony, pozaciągałaś pazurskami. No i słuchajcie, jak zaczęłam to czytać, tutaj też sobie różne rzeczy pozaznaczałam, ale na przykład wam przeczytam tak. Prawo pierwsze. Nie pokazuj, że jesteś lepszy od szefa. Zawsze staraj się, by twoi przełożeni czuli się lepsi od ciebie. Chcąc ich zadowolić lub zrobić na nich wrażenie, nie posuwaj się za daleko w ujawnianiu własnych talentów. Możesz bowiem osiągnąć efekt odwrotny, wywołać u nich obawę oraz niepewność. Staraj się sprawić, by twoi szefowie wyglądali na bardziej błyskotliwych niż są w rzeczywistości, a wtedy osiągniesz szczyty władzy. Mów zawsze mniej niż trzeba. Ukrywaj swoje zamiary. Utrzymuj ludzi w niepewności i niewiedzy, nie ujawniając nigdy celu swoich działań. Jeśli nie zorientują się, do czego zmierzasz, nie będą mogli przygotować obrony. Jak najdłużej wskazuj im niewłaściwą drogę, stosuj zasłonę dymną, by w chwili, gdy zorientują się w twoich zamiarach, było już za późno na odwrót. Za wszelką cenę dbaj o to, by zwracano na ciebie uwagę. Wszystko oceniane jest po wyglądzie. Nie liczy się to, czego nie widać. Nigdy zatem nie pozwól sobie zginąć w tłumie, ani nie daj się pogrzebać w nicości. Wyróżniaj się. Za wszelką cenę zwracaj na siebie uwagę. Skupiaj na sobie uwagę, udając, że jesteś większy, barwniejszy i o wiele bardziej tajemniczy niż pokorne i płochliwe masy. Przyciągaj innych. W razie konieczności używaj przynęty. Panujesz nad sytuacją, gdy zmuszasz inne osoby do działania. Zawsze lepiej, by przeciwnik przyszedł do ciebie, zapominając po drodze o swoich własnych planach. Zwab go, przedstawiając wspaniałe korzyści. Następnie zaatakuj, to ty rozdajesz karty. No i powiem wam, no tak.
Udawaj przyjaciela, pracuj jak szpieg. No powiem wam, że wiele rzeczy, pod wieloma rzeczami bym się podpisała, wiele rzeczy jest dla mnie ciekawe, bo to też można właśnie jakby wykminić, jak inni działają. Lolek, utrzymuj innych w napięciu, pielęgnuj atmosferę nieprzewidywalności. Ludzie to stworzenia o niezaspokojonej potrzebie dostrzegania podobieństwa w działaniach innych. Twoja przewidywalność daje im poczucie panowania nad sytuacją. Zmień taktykę, z rozmysłem bądź nieprzewidywalny. Zachowanie pozornie niespójne lub bezcelowe sprawi, że stracą orientację i będą się głowili, próbując wyjaśnić swoje posunięcia. W skrajnym przypadku taka strategia może zastraszać i terroryzować. No i generalnie powiem wam, że czyta się tą książkę, ja przynajmniej, z wypiekami na twarzy, także bardzo wam polecam, wrzucę wam oczywiście linka do Allegro i jeszcze zamówiłam od razu rzutem na taśmę Uwodzenie. Praktyczny przewodnik po tajemnicach manipulacji. Istnieje 9 typów uwodzicieli. Jakim typem ty jesteś? Syreną, rozpustnikiem, idealnym kochankiem, dandysem, dużym dzieckiem, kokietką, czarodziejem, charyzmatykiem czy gwiazdą? W bestsellerowej książce Robert Greene prezentuje zasady i metody sztuki uwodzenia. Poznasz strategie i manewry, które pomogą ci roztaczać czar i dodadzą finezji twojej sztuce uwodzenia. No mega, to jeszcze nawet nie przeglądałam, więc nie wiem. I chyba widziałam, że jeszcze jakieś są inne tytuły. Ale no, czyta się to fantastycznie i mówię wam właśnie, ja zobaczyłam jeden cytat z tej książki właśnie po angielsku, na jakimś amerykańskim profilu i zaczęłam tego szukać i mega. Jakoś... mega ciekawe, naprawdę. W ogóle ładnie wydane, ładnie to wygląda. Także to tutaj właśnie... A, i tu jeszcze mam książki, słuchajcie, które do mnie przyszły. Tu jest tak, słuchajcie, Zero ograniczeń, sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze światem. Mistyczna nauka Ho'oponopono w twojej codzienności. Kod emocji z przedmową Tonego Robbinsa. Jak uwolnić zablokowane emocje i cieszyć się zdrowym szczęściem oraz miłością. Kod emocji niesie dogłębne zrozumienie samego siebie. No, tak, to może być bardzo... I to w ogóle, to, któraś z was mi polecała na Instagramie, ja sobie to zapisałam, bo ja sobie, jak ktoś mi coś poleca, to dodaję różne książki do koszyka na Allegro i potem jak właśnie na przykład jakoś chcę kupić jedną książkę, żeby mieć przesyłkę za darmo, to wiecie, kupuję więcej od tego samego sprzedawcy. I też potem mi to nie ginie, bo wiecie, no nie będę zamawiała wszystkiego od razu. I to jest, słuchajcie, przynależność, jak przypomnieć sobie drogę do domu. Fantastyczna książka, którą powinien przeczytać każdy, kto chce odnaleźć siebie. Pokazuje rządzące nami mechanizmy, a także daje nadzieję na to, że możemy je przepracować i zacząć żyć własnym życiem. Jeśli zdarza ci się zastanawiać, dlaczego wciąż czujesz się wyobcowana, odtrącona i niechciana, po przeczytaniu tej książki wszystko stanie się zrozumiałe i nabierze głębszego sensu. Także słuchajcie, to są nowe rzeczy do czytania. Czy ja wam coś jeszcze miałam pokazać? Lolitek. Loluś. No i w ogóle jak na nią patrzę, to mam wrażenie, że właśnie ona urosła i tak taka jest większa i tak wygląda już na takiego, już nie jest takim szczeniorkiem. Wcześniej była takim chomikiem w ogóle, że sama głowa i nóżki. A teraz takie mam dłuższe łapki, taka się smuklejsza zrobiłam. No. Jestem taką bystrzachą i w ogóle zaczepiam wszystkich na spacerku i z pieskami już się zaczynam bawić ładnie. Generalnie ludzie są najbardziej interesujący, ale pieski też, ale pieski tak podchodzę i zaczepiam i uciekam potem, bo się boję, bo jestem małą pierdołą i wszyscy są więksi ode mnie, prawda? Prawda? No, dobra, to jeszcze słuchajcie, zakupy. I Lola, mam coś dla ciebie. Od razu wam pokażę. Zobaczcie, było coś takiego. Tu było napisane, że to jest poduszka ozdobna. Nie wiem nawet, ile to kosztowało. Ale ona po prostu już całe obrębienie tego kocyka rozerwała, bo ona po prostu i obgryza cały czas te poduszki, które lubię. One są z Primarka. Bardzo je lubię. O, właśnie... A nie, teraz będziesz grzecznie siedzieć. I słuchajcie, to jest, zobaczcie, takie, że to ma takie... O, tutaj... Wydaje mi się, że to może być fajne, Loluś. Co sądzisz? Zobacz, kupiłam ci coś. Proszę bardzo, prezent dla ciebie, tylko metkę urwiemy, co? Czekaj, jak ci się to podoba? Jak ci się to podoba? Zobacz, bo to... Czekajcie jeszcze tu. Czy ty będziesz umiała sobie to nosić? Zobacz. Siu. O, o tak, no ja właśnie tak myślałam, że to jej się spodoba.
I może nie będzie ten kocyka, bo ten kocyk, o widzicie, tu już ma wszystko wyprute. I tam, o, nitki są powyciągane, bo to jest ulubiona zabawa, więc pomyślałam, że to jej się spodoba, a no a te poduszki to już, ja je tak lubię, a zobaczcie, one są już takie obrypane tutaj na rogach. No, wszystkie rogi, Lola, obgryzłaś. Więc może byś się tym zajęła. O, no, ekstra zabawkę pani chyba kupiła, co? I nawet takie szare, to było napisane, że to jest poduszka ozdobna, nawet będzie spoko na kanapie wyglądać. Jest duże, ale o, no zobacz, tu możesz, patrz, tu możesz sobie tak złapać, no. No, a ten, masz. Będziemy się... O, no ja myślę, że to będzie spoko zabawa. No, chodź, a na podłogę może z tym pójdziemy. No, idź, ganiaj piłeczkę, chodź. Idź się pobaw. No idź, no idź, atakuj. Nie, na podłodze już nie jest taki atrakcyjny. No chodź, pani ci rzuci. Masz. Siu. Nie, na kanapie. Lola, ty po prostu będziesz żyć tylko na tej kanapie. Nie możesz tak siedzieć tylko na kanapie. No. No masz. Siu, siu, siu. Nie, na podłodze nieciekawe. No to chodź. Masz. Siup. I co teraz? Lola, nie skumałaś, że to jest na górze. Pierdoło. Patrzcie, ona szuka tego... No dobra. Niech Lola sobie radzi, także... To wam chciałam... Gdzie ty tu biegniesz? No tam masz na kanapie poduszkę. Oj, ona jest niesamowita. Dobra, słuchajcie. I teraz tak, bo też... Dawno nie byłam w... Jaki dzisiaj mam dzień? Boże, czy dzisiaj już jest czwartek, naprawdę? Nie. Tak. 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 Boże, byłam przekonana, że jest środa. Nie no, po prostu to tak przelatuje wszystko. A ja byłam w zeszłym tygodniu. Też w środę. A, no tak, przed wolną. No tak, no to tydzień tam byłam na zakupach. Dobra, słuchajcie, i tak. Po prostu nie powinnam kupować takich rzeczy, bo przytyłam ostatnio i w ogóle, ale słuchajcie, zobaczcie, muszę to przetestować, bo to chyba był ten tydzień amerykański. I zobaczcie, Bull Snack, Carolina Style, takie, a to są barbecue flavor. To są chrupki, takie trochę mi się z duszkami skojarzyło. I to smakuje musztard. Ale to smakuje jak kiełbasa z grilla z musztardą, przecież ja mam. Ale dobre. Serio, to smakuje jak kiełbasa z grilla z musztardą. Chrupki kukurydziane o smaku barbecue, słodko wędzonym. Ja nie lubię barbecue, już moim zdaniem to w ogóle nie. Ale dobre. No. Mmm, 10 na 10. W ogóle... Zobaczcie, coś takiego też kupiłam. Szableski. I ta piekarnia była w Szczytnie chyba. I tam, tak mi się wydaje, tam kupowałam pączki. I zobaczcie, taki set. Marchew, dynia, zielona herbata, burak. Wyglądają bardzo ładnie, troszkę się już roztopiły, widzę, bo niosłam je i jest gorąco, ale musiałam je wziąć. Nie widziałam ich wcześniej. Zobaczcie, takie coś. To są jakieś czekoladki. Jest tu coś po polsku napisane? Nie, nic nie widzę. Jakieś takie czekoladki też wyglądają. Wyglądają bardzo atrakcyjnie. I wzięłam, słuchajcie, tak, teraz ze zdrowszych rzeczy, wzięłam znowu szparagi, bo pokazywałam wam, że zrobiłam tą sałatkę szparagi, melon, arbuz. Mam jeszcze pół arbuza w lodówce, który mi został, i feta, i szynka parmeńska, i po prostu to było tak pyszne. I teraz jak są upały, to po prostu mega, więc chcę to zrobić jeszcze raz. I w ogóle sporo z was mi pisało na Instagramie, że też zrobiliście tą
sałatkę teraz w ten weekend, jak były, chyba w całej Polsce była taka fala upałów i rzepycha. No i naprawdę, więc wzięłam jeszcze raz tą szynkę parmeńską z tygodnia włoskiego. Nie wiem, ona chyba jest na stałe? No nieważne, no ale to tą. Ostatnio też kupiłam tą szynkę wiejską wędzoną, bardzo dobra. Tą fetę, bo ja lubię tą oszukaną fetę. Wziąłam jednego takiego pomidora malinowego. A dopiero teraz widzę, że on nie jest chyba z Polski, no ale nieważne. Wziąłam takiego jednego gościa. Dobrze, masło. W ogóle patrzcie, jak sobie zagapiłam się w ogóle, jakaś dzisiaj jestem po prostu, od rana miałam w ogóle pracę, potem miałam jakieś super spotkanie w ogóle z osobami, które mnie tak motywują i dodają mi energii, że po prostu czuję się, jakbym wypiła 3 kawy. I jakaś byłam tak podekscytowana, a jak jestem podekscytowana, to w ogóle jestem teraz roztrzepana, że zobaczcie, jak sobie chleb pokroiłam w tej krajalnicy, nie? No. Także brawo ja. Wzięłam sobie jeszcze twarożek ze szczypiorkiem i co? A, ja używam do solenia wody, jak gotuję wodę na makaron, tam na ryż czy cokolwiek. Używam tylko soli himalajskiej, bo ona jest w ogóle podobno dużo zdrowsza i w ogóle też słyszałam, że słuchajcie, jak ktoś ma migreny, to podobno pomaga. Wiecie? Nie wiem, nie znam żadnych jakichś tam naukowych badań, ale widziałam na YouTubie u takiej youtuberki ze Stanów, że właśnie ona bardzo cierpi na migreny i zaczęła sobie pić w ogóle, jak czuje, że coś nadchodzi, wodę z rozpuszczoną tą solą himalajską i mówiła, że jej to pomaga, więc tak. Więc pamiętam, że jak kupowałam pierwszy raz tą sól, to gdzieś musiałam zamawiać w internecie, a teraz patrzę, bo mówię, dobra, kupię zwykłą sól, a w Lidlu widzę, że jest. Więc ja tutaj mam słoiczek, sobie wsypuję z łyżeczką i ten. I do solenia wody do gotowania używam tylko tej soli. Co prawda z niej się robią takie szumowiny i potem czasami ciężko jest domyć garnek, bo to tak jakby przysycha na różowo, ale no mi to nie przeszkadza. Ja od jakiegoś czasu tylko tej soli różowej używam. Wzięłam sobie 2 frizz-cole, bo teraz jak jest tak gorąco, to w ogóle powiem wam, że to jest niedobrze, ale ja rano nic nie jem, tylko piję kawę, a od tej kawy mi jest za gorąco i miałam ochotę na coś chłodnego, takiego orzeźwiająco pobudzającego. Więc wzięłam to, już to jest jakieś drogie w ogóle. Lola, twoja poduszka była w jakiejś promocji i kosztowała 34,39 zamiast 42,99. Słuchajcie, te pianki tylko 5,90 kosztowały. No, a ta frizz-cola też kosztuje 5,99. Patrzcie, co tu jeszcze. O, melon był drogi. I kwiatki były drogie. Dobra, zaraz wam pokażę. Tu wziąłam jeszcze coś takiego. Plasterki z kurczaka o smaku maślanym. Bardzo to dla mnie zabrzmiało zachęcająco, nie wiem dlaczego. Ja w ogóle mam pustki w lodówce, muszę w ogóle też zrobić porządki tam. Ostatnio wzięłam te polędwiczki z kurczaka i słuchajcie, to jest takie dobre do tego makaronu ze szparagami albo po prostu położone na chleb posmarowany masłem. Mega. A i właśnie kupiłam sobie, słuchajcie, kartacze i mam boczek, więc dzisiaj zrobię sobie te kartacze i do tego bardzo lubię te buraczki zasmażone z cebulką z Lidla. Więc będą buraczki. Taki szybki obiad. A, no i tutaj jeszcze, czekajcie, muszę się tu poprzestawiać z tym wszystkim. Kupiłam, słuchajcie, jeszcze jedną gardenię. Bo tutaj mam jedną. I w ogóle ona jest jakaś taka piękna, zielona, soczysta i widzę, że już ma pączki i ja kocham zapach gardenii, więc nie mogłam się oprzeć i wzięłam jeszcze jedną. Serio, słuchajcie, tak jak ja miałam 0 kwiatków, to niedługo tu po prostu będzie dżungla, nie? I wzięłam jeszcze jedną, jak to się nazywa, nie hortensję, Boże, jak to się nazywasz? Chryzantemę. I ona tak pięknie pachnie i tu wam pokażę, ja sobie wsadziłam te 2 i mam jeszcze jedną taką doniczkę,
Żałuję, że nie mam jeszcze jednej, bo cztery by mi tu najbardziej pasowały. Więc wzięłam jeszcze jedną, bo pięknie to wygląda i tutaj sobie mogę po prostu popatrzeć na kwiatki za oknem też, więc i tutaj jak widzicie, pięknie wyczyściłam ten kamień na zewnątrz, ten parapet, który po prostu był pokryty taką warstwą kurzu i wymyłam okno i tak. I jeszcze tutaj jedno, o, tu moja szufladę z przyprawami. Co, Loluś? No nie idziesz się, chodź, chodź się pobawić. Chodź. No chodź, tu masz poduszkę, chodź. Nie? Nie? Ej, serio, ona nie kuma, że to jest na górze chyba. Nie wiem. No, tutaj mam tą kalię, którą kupiłam ostatnio i chyba ją przelałam, bo taka jest blada i jej te liście tutaj niektóre kipnęły. Bo teraz jak ta monstera mi zaczęła ładnie rosnąć, bo mówiłam wam, że ja po prostu ją podlewałam tak raz na miesiąc, bo ktoś mi powiedział, o, monstera raz na 3 tygodnie, nie wolno przelać. No i dopiero jak Klaudia przyszła do mnie do domu, to wsadziła palec i mówi, no wiesz co, ona ci więdnie, bo ma za mało wody. I jak teraz ją zaczęłam podlewać, to w ogóle zobaczcie, ile ma tych małych listków tutaj, które wyrastają i tu wypuściła nowy liść. Nie wiem, czy widzicie, on jest taki dużo jaśniejszy. On się chyba przedwczoraj w ogóle był tak jakby tu i się rozwinął. No i na fali radości, że jak się podlewa rośliny. Wiem, wiem, już słyszę te komentarze, jak się nasłucham, jaka jestem głupia i w ogóle. No tak było, słuchajcie, tak było, że ją podlewałam raz na miesiąc i teraz ją cały czas podlewam i w ogóle ma pełno nowych listków i wiecie, nie jest już klapnięta, tylko same stoją, bo tak to wszystko miała do dołu. A, no i właśnie ta pachira, też ją zaczęłam częściej podlewać i patrzcie w ogóle tu wszędzie ma te małe, no, wyrastają jej listki, a przez ten cały czas, co tutaj stała, to nic jej chyba nie wyrosło i też była taka klapnięta, więc może też ją za mało podlewałam, nie wiem. Także słuchajcie, tak to wygląda. Zastanawiam się, czy ja wam wszystko pokazałam, co chciałam pokazać, ale chyba tak. I powiem wam, że ostatnio nie wiem, co się stało. Naprawdę jakiś w ogóle mam przypływ dobrych ludzi, dobrych myśli, dobrych w ogóle i dobrej energii i ja też jakoś tak jestem ten... No. Więc mam nadzieję, że mi tak zostanie. No, ale mówię wam, ten tatuaż po prostu sprawił mi taką radość, że nawet sobie nie wyobrażacie, ja po prostu chodzę i po prostu cały czas go dotykam i patrzę na niego. A w ogóle wczoraj jak szłam spać, to leżałam tak i przyszła do mnie Kicia i na tutaj położyła głowę na miejscu tej Kici. No i sushi, kochany. No więc jestem mega zajarana. No i co, rozładuję zakupy, wezmę Lolka jeszcze jeden spacer, bo jest 15:30. No i wczoraj też w ogóle jeszcze jakoś tak późno wieczorem byłyśmy na spacerze, bo jeszcze nigdy nie była, jak zaczyna być ciemno, jeszcze no nie było ciemno, ale poszłyśmy wyciągnąć paczkę z paczkomatu i tak w ogóle szła i wiecie, tu jest dużo ptaków, więc zaczynają mega śpiewać wieczorem i w ogóle taka była podekscytowana, jeszcze szłyśmy inną drogą, że nawet nie było problemu, żeby iść na smyczy, bo Lola bez smyczy chodzi idealnie, się trzyma, no ale wiecie, to jest miasto, tu są samochody, nigdy nie wiadomo, co się może przestraszyć, no i no nie w każdym miejscu może piesek chodzić bez smyczy, a Lola się strasznie na to denerwuje, ale wczoraj jakoś tak była podekscytowana tymi ptakami, że nawet zapomniała i dzisiaj rano też jeszcze wyszłyśmy na smyczy, już było ok, więc może jakoś stwierdziła, że nie jest najgorsza ta smycz. O, będziemy się bawić zabawką. Ej, a wiesz co, to jest spacer? Chcesz iść na spacer? Lola? Spacer? No pokaż, że normalnie się cieszysz. Teraz nic nie powiesz, tak? Nie? Nie chcesz iść na spacer? O, Kicia wróciła z patrolu osiedla, tak? W ogóle mam tutaj bałagan, muszę tu poogarniać, tam jeszcze w ogóle woda leży wywalona. Tam jeszcze jakieś pudełko do współpracy, no ale nic, powiedz Loluś, tak? Najważniejsze, że jest dobra energia. Tak. O, i widać, jaką mamy brudną podłogę, patrzcie. Tak, taką mamy brudną podłogę, powiedz.
No, a Kiciusia po prostu śpi ze mną, się przytula, w ogóle śpi na poduszce, jest mi tak gorąco, że nie wiem, ona mnie grzeje tym futrem. Powiedz, tak? Podoba ci się tatuaż, Kiciuś? Nie chcesz o tym gadać, rozumiem. Dobrze, dobrze. Zachowaj to dla siebie. Oczywiście, nie ma problemu. Moja foczka. Tylko mnie nie drap, bo ja tu mam tatuaż, wiesz? Wiesz? Brzuszku? No, i to ty jesteś tutaj, wiesz o tym? Dobra, idziemy na spacer. Lolek, gotowy? Co tam swędzi brzuszek? Co tam tak swędzi brzuszek? Daj pani się podrapać? Podrapać cię po brzuszku masz. Chodź, idziemy na spacerek, co? Spacer? Tak? Chodź. No to chodźcie. Zobaczcie, jak ona na dwóch łapach staje. Chodź, idziemy. Kicia na muchę krzyczy, nie bój się. Dobra, chodź. Pokażę wam, co dzisiaj jestem ubrana. Top jest z Ocean, a spodenki są z zeszłego roku z Misguided. Ale chciałam wam pokazać te klapki, które wam pokazywałam w ostatnim haulu z H&M. I właśnie w nich byłam na spacerze, mimo że wiecie, że kupiłam Crocsy, ale jest tak gorąco w ogóle. Widzicie, jakiego ja mam siniaka? To jest a propos tego, jak wam zawsze mówię, że mam delikatną skórę i wystarczy, że ktoś mnie złapie za rękę, a mam siniak. A tutaj, słuchajcie, chciałam nogą odsunąć mój stolik ten kawowy, który oczywiście jest ciężki bardzo, bo on tam chyba waży 20-30 kilo. Ale nie chciałam, no nie wiem, po prostu chciałam go przesunąć i zobaczcie, jaki mam siniak w ogóle, nie? No. Ale generalnie powiem wam, że te klapki są takie leciutkie. To są takie, wiecie, mydelniczki a la Yeezys i są takie wygodne, mimo że jest tak gorąco, a słuchajcie, mnie wszystko obciera i zazwyczaj takie rzeczy z gumy, no wiecie, takie tanie, w sensie chodzi mi o to, że nie wiem, jak to powiedzieć, bo zaraz będzie tutaj hejt, no ale generalnie wiecie, na przykład są, nie są melisami czy czymś takim, to zazwyczaj mnie obcierały, a te, ja nie pamiętam, one kosztowały 20-30 zł, one w ogóle teraz są w jakiejś promce były, przynajmniej jak wczoraj wam wrzucałam linka. Są tak wygodne przez to, że są tu wyprofilowane, bo się trzymają stopy, są mega leciutkie, mimo że wyglądają jak takie kloce. I bardzo mi się podoba w ogóle, jak stopa w nich wygląda. I podoba mi się ten kolor, taki różowo-brzoskwiniowy, więc naprawdę spokój. Właśnie wróciłam ze spaceru z Lolą w nich i no naprawdę są mega, także jak macie ochotę. I widziałam, że są jeszcze dwa inne kolory, nie pamiętam jakie, chyba fioletowe? Jakiś taki jeszcze kolor mi się podobał. No. I do tego mam ten mój różowy iskrzący lakier do paznokci. Naprawdę spokojnie, tak zgrabnie wyglądają. Także jak szukacie fajnych takich gumowych klaperków, to ja wam polecam. Tam, tararam. Zobaczcie, jakie obiad. To są karpacze. Odsmażone na skwareczkach i z tą właśnie, Boże, z buraczkami podsmażanymi, z cebulką. I tak będzie wyglądał dzisiaj mój obiad. O, Lolek się obudził. Lolek tak przysypia, tak? Powiedz, te spacery w słońcu to tak psa rozleniwiają, tak? Ale długa Lola. Ale długa Lola, jakie ma długie nogi, jakim jest wielkim psem. Wielkim psem, bandyta. Bandyta. Dobra, wiatr jak działa. Nie zadłam obiad, byłam już z Lolą na spacerku kolejnym, tak? Teraz Kicia siedzi i pilnuje Loli na kanapie. Ja tu przed chwilą się trochę walnęłam. O, i tak właśnie Lola tutaj się przytula, a Kicia od góry. Ojejku. Ale już jestem... No nie no. Tak, jestem powycerana tutaj, zobaczcie. No ale i tak jest chyba przed 8:00, to i tak na tyle godzin w takim upale, to uważam, że ten ten krem właściwie BB, czy nie wiem co to jest. Boże, przepraszam was, ale po prostu tak mi się chciało spać, a nie chciałam robić już tak późno drzemki, więc właśnie wzięłam Lolę na spacer i zaraz idę wziąć prysznic,
bo po prostu tu usypiam na tej kanapie. Nie wiem, czy coś się dzieje z ciśnieniem, czy coś. Dzisiaj też w nocy miałam tak, że mogłam spać, ale się budziłam cały czas, więc... Może dlatego, bo... Przepraszam was, kto teraz ziewał? Ze mną. Leluś. Lola też. Tak? Powiedz. Nie wiem, bo już mi dzisiaj spacer na 4 czy na 5, Lola? Już nie wiem. Na ilu? Pokaż. I teraz jak byłyśmy na spacerku, to spotkałyśmy szczeniaczka małego. Ale jak Lola widzi wielkie, to samo co Susi. Jak widzi wielkiego, groźnego psa, to biegnie i się cieszy. A takiego małego, puchatego szczeniaczka w jej wieku, to się bała. No, ale... Powiedz, trochę mi trzeba wprawy i odwagi z pieskami, nauczę się pewnie, nie? No więc ja, słuchajcie, idę wziąć prysznic. Być makijaż leży o tym już, żeby się wykąpać. I jutro od rana muszę wstać, nagrać jedną kampanię. W sumie ostatnich kilka dni tak wygląda, że rano wstaję i nagrywam, bo później właśnie jestem jakaś taka rozmemłana, nieprzytomna i w ogóle, więc muszę wcześniej wstawać, żeby się ogarnąć. Idę zrobić sobie właśnie prysznic, jakiś taki chłodny, żeby mnie trochę obudził. No, nie mogę iść spać o tej godzinie, a już tak mi się chce spać. A jeszcze dzisiaj chciałam poczytać i skończyć to Ho'oponopono. 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 Niektóre takie, powiem wam, dziwne słowa jest mi ciężko przeczytać i ciężko zapamiętać. Zazwyczaj przekręcam, dlatego tak powoli to rozszyfrowuję. I jeszcze, słuchajcie, właśnie jestem zafascynowana tą książką, będę też czytać. Skończyłam, słuchajcie, Miłość i Anarchię na Netflixie, drugi sezon, był nowy, teraz się pojawił się niedawno, a pierwszy oglądałam równo rok temu, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie. Pierwszy sezon mi się dużo bardziej podobał, ale drugi też było fajnie obejrzeć i teraz oglądam cały czas Rząd o duńskiej pani premier. Co jeszcze? Jakoś nic więcej ciekawego nie oglądałam ostatnio, także wam nic nie polecę, jeżeli chodzi o seriale, tak sobie myślę, nie. Nic więcej nie oglądałam. Zresztą ostatnio wcześniej chodzę spać i jakoś w ogóle tak po prostu tyle rzeczy się dzieje, że jak przychodzi wieczór, to nie wiem, włączam coś na YouTubie albo coś takiego totalnie odmurzającego, bo nawet jakoś na serialach nie jestem w stanie się w pełni skupić, nie, Lolek? Mam po prostu taki naprawdę natłok myśli, zdarzeń, ludzi, informacji, wszystkiego. Nie, Loluś? Lulecek? Tak? Najlepsza zabawa to jest gryzienie pani w palec. Najlepsza. Tak? Najlepsza. Popierdółko moje. No i zaraz właśnie idę pod prysznic i też zdejmuję tą drugą skórę. To jest ta naklejka, ten opatrunek, to się podobno tak nazywa. I sobie posmaruję mój tatuaż tym kremem, który wam pokazywałam. A jutro, słuchajcie, przychodzi do mnie rower. Kupiłam sobie rower, bo ostatnio, słuchajcie, zaczęłam kminić. W ogóle weszłam sobie na Google Maps i wiecie, ja jeżdżę Uberem, ale ostatnio są takie korki i jak sobie przeliczyłam, ile ja jadę samochodem, a ile bym jechała rowerem, to jest 8 minut versus 30-40 minut w różne miejsca, gdzie tutaj tak standardowo jeżdżę, a mamy przepiękną pogodę, ja kocham jeździć rowerem, dawno tego nie robiłam strasznie i nie wiem w ogóle, jakoś mi olśniło, kurczę, po co ja się męczę w ogóle tymi, wiecie, Uberami,
Tak, są teraz takie korki w ogóle w centrum Łodzi, że jest dramat. I mówię, kurde, serio, w ogóle wczoraj tak siedziałam i wpisywałam różne takie miejsca, w które często jeżdżę i no to jest tak minimum pół godziny, minimum muszę wychodzić z domu, a zaczęłam sobie wpisywać 8 minut, 10 minut. W ogóle wiecie, bo też rowerem dużo rzeczy można tam gdzieś przejechać na przełaj, tam gdzie samochody nie jeżdżą. No nieważne, ale generalnie właśnie wczoraj tak siedzę, jest takie jedno miejsce, w które muszę pojechać i tam są takie korki, byłam tam już chyba z 5 razy i za każdym razem w ogóle tak strasznie długo tam jechałam i tak długo wracałam i tak się zbieram, muszę tam po jedną rzecz dosłownie podjechać, odebrać, tak, która na mnie czeka już nie wiem ile i słuchajcie, w ogóle nie chce mi się tam jechać, bo teraz jak jest właśnie taki upał, to po prostu stać w tych korkach i co, i tracić w ogóle, no dosłownie, nie wiem, kilka godzin na przejechanie, nie wiem, 4 kilometrów, no nie chcę mi się po prostu tracić czasu i właśnie wczoraj mówię, kurde, czy ja mogę sobie kupić rower i po prostu jeździć i ogarniać niektóre rzeczy na rowerze, prawda? Bąblu, może ty zobaczymy, może ty też się nauczysz jeździć w koszyku. Tak? Jak tak, to też byś mi do weterynarza jeździły rowerem, nie? Powiedz i gdzieś do parku dalej, na spacer, nie? By cię pani by ci dużo uwoziła. No, więc tak, zamówiłam sobie piękny rower, który się nazywa Lola w ogóle. Znaczy piękny, zobaczymy. Oczywiście na Allegro go znalazłam. Oglądałam wszystkie te, które wy mi polecaliście. I jakoś w końcu stwierdziłam, że kupię Lolę. Nie wiem. Jakoś tak mi się najbardziej spodobał ten rower. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Bo tej marki polskie to są rowery. Nikt nie polecał. Znaczy w sensie nie to, że też ktoś mówi, że są złe, ale... No, więc zobaczymy. Mam nadzieję... Ej, jak jesz frędzelki... Patrz, pani ci kupi... O, widzicie? Zobacz, pani ci kupiła poduszkę, nie jedz tej, nie gryź tej narzuty. No, o, no wiedziałam, że ci się spodoba. Tak to serio, narzuta jest po, ze wszystkiego są nitki powyciągane. A tu widzę, że chyba dobrą zabawkę psu kupiłam. No, dobrą zabawkę psu kupiłam, tak? Lolutek? Lolutek? No. No, także słuchajcie, mam nadzieję, że jutro przyjdzie rower, to będzie jazda testowa. No i już jutro mamy weekend. Ja nie wiem, słuchajcie, dla mnie niedawno był, zaczęłam nagrywać tego vloga wtedy, kiedy robiłam tatuaże, to był wtorek, a dzisiaj mamy czwartek. Więc jakby... Ja nie wiem, kiedy to zaczęłam nagrywać, był początek tygodnia, a jutro, że jest weekend. Więc serio, po prostu nie wiem, gdzie mi ten czas przelatuje. Nie, bo mi pozaciągasz ten top pazurskami. Ała! Loluś! Nie wolno gryźć i nie wolno drapać. Ale powiem wam, że wczoraj obcinałam Loli pazurki, bo już miałam takie długie. I strasznie szybko rosną. I zero w ogóle panikowania. Tak jak normalnie, nie wiem... Różne ją rzeczy przerażają, takie jak na przykład zakładanie szelek, to w ogóle pazurki. Myślałam, że będzie jakaś tutaj rozpacz, nic. Nic. Grzeczna byłam strasznie. Dobra, kochani, ja się z wami żegnam, idę się wykąpać, zmyć ten makijaż, włożyć jakąś kusą piżamkę i zrobię sobie kolejny kubek zielonej herbaty. I mam mega ochotę na te chrupki, które kupiłam, które smakują kiełbasa z musztardą, bo naprawdę smakują kiełbasa z musztardą. A ja ostatnio jakoś w ogóle nie wiem, co mi się dzieje, ale jakoś słodycze mnie nie kręcą, tylko wszystkie jakieś wytrawne rzeczy. No, także, ale znowu mam
Ja nie wiem, czy to jest od upałów, mi się woda zaczyna, czy znowu mam po prostu burzę, jak księżyc pełni. Dobra, zmykam. Dzięki, że byliście ze mną. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, powódź, jaki pan.